Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Hyrule Warriors. Dzisiaj zajmiemy się, słuchajcie, Skyloftem. Od razu przechodzimy do rzeczy. Jest to oczywiście rundka dla Linka. Nie mamy tutaj innej postaci do wyboru. Słuchajcie, ja mu wybiorę, tutaj gdzieś miałem taki, w sumie albo ten, albo ten. Tutaj daje nam światłość jeszcze plus lub siłę plus. Nie wiem. A, ja miałem sprawdzić skill, ale okej, dobra. No a tak mają ten sam, 104 punkty. Link and his troops step through one of the portals, appearing in an era of fantastical sights. He had heard tell of a land in the clouds, but now he could see Skyloft with his own eyes, though he was not the first new arrival. Overrun with monsters, the floating island faced imminent destruction. Though vastly outnumbered, Link did not hesitate. He and his allies leapt into the fray to save Skyloft from disaster. Skyloft. Okej, słuchajcie. Ciśniemy. Jak to tu wygląda? No na razie wiecie co, posłuchamy oczywiście opowieści i zobaczymy jaka będzie nasza pierwsza misja. Ja tu sobie już zacznę troszeczkę bić mopki. A 50 już jest, jakby nie patrzył. Volga! On jest... ojej. Girahim! No tak, można było się go spodziewać w tej części. I co my mamy tu zrobić? Co? Ekstra, fajnie. Te combo mam już, wiecie co, dłuższe, więc no, też kombinację dosyć długą wykonuję. No i oczywiście potężniejszą. Czekajcie, wiecie co, pójdziemy. Pójdziemy tutaj od tyłu i zobaczymy zaraz w tym budynku, co się znajduje, w tym miejscu. Mission start, o właśnie, teraz dopiero się nam pojawiła misja. Link, Master, I wait for you. Ciekawe, kto to może być. Ja już wiem, pewnie wy też się domyślacie. A przynajmniej ci, co grali w Skyward Sword. Okej, wiecie co, pójdziemy od razu tam. Mieczyk, nie mieczyk, tylko łuk. Rozwalimy sobie tą roślinkę i wchodzimy do środka. Zobaczmy. No tak, fi. Główna broń właśnie Linka z Skyward Sword. No i fajnie, słuchajcie, Fi dołączyła chyba tutaj do ekipy. Będzie oczywiście sterowana przez komputer na razie, ale będziemy mogli także chyba nią pograć. Z tego co pamiętam, to na trailerach było widoczne, była widoczna jej postać i jej skille, jakie będzie posiadać. Okej, dobra. No i co tutaj teraz mamy robić, co? Na razie widzę, że jeszcze sobie rozmawiają. Ona miała taki dziwny głos w Skyward Sword i tutaj widzę, że też ma. Chyba jako jedyna ma głos, bo inni tylko troszeczkę jękają. No dobrze, dobrze. Girahim chyba się gdzieś pokazał. On chyba jest w tej twierdzy całej, do której musimy się dostać i go pokonać. Pięknie, ekstra. Lubię to cięcie właśnie. Aha, jest tu coś, rzeczywiście. Coś nam pokazuje w tym miejscu. Escort Fi. Rozumiem. Gdzie ona jest? Tutaj jest. Idziesz? Dobrze.
ekstra. Jak to teraz wygląda tutaj? Kto to w ogóle się odzywał tam? Aha, już wiem. Dobra. Okej, pogadajcie sobie, wiecie co? A ja sobie wysadzę przez ten czas. Ojejku. No właśnie, on nam pchnie tutaj na tą skałę. Rozwaliłem tą skałę tutaj, ale nie wiem, czy coś było. Okej, lecimy dalej, co? Pięknie. I teraz, tak się zastanawiam tutaj, mamy na dół zeskoczyć, tam na razie nie wejdziemy, wiecie co? Chociaż nie wiem, czy jak nie wybije wszystkich, czy się nie zrobi te przejście. Ale chyba raczej nie. Okej. Idę, wiecie co, za nią. Idę tutaj. Mission start. Defeat Girahim. Girahim jest tam. Aha, okej. No to lecimy chyba, co? Zostawimy to tu jak jest. Weźmiemy tylko kapitanów, pokonamy. Jeśli oczywiście po drodze będą. Tutaj można... on tam zaraz dojdzie do naszej bazy, wiecie co? To nie jest dobre, ja idę tam. Ja nie będę czekał już. Bo się robi niebezpiecznie troszeczkę. Jeszcze to rozwalimy przy okazji. Dawaj, dawaj, bo prawie doszedł. Szybko rozwal tego jeszcze grubego. Okej, mam cię. Was także. I lecimy, lecimy, lecimy. Szybko, szybko. Jest. Wdar się już do środka. Kurczę. Niedobrze, niedobrze. Ale mam, wiecie co, atak. Zaraz jak wyładuję w niego, to z całym impetem. Pięknie. Wpadł. Ale dużo mu zabrało. No ja też nie mam zbyt małego levelu. Dosyć szybko mu schodzi te życie. Myślę, że pokonamy go w mgnieniu oka. Jeszcze na dodatek mamy gigantyczne bombki. Też możemy troszeczkę z nich skorzystać. I chyba po nim. Tak jest. Ekstra. Mission successful. Ekstra, ekstra. Wysadziliśmy wszystko. Teraz tak, co tutaj mamy, co tutaj mamy? Mamy jeszcze tego dragona, którego też można pokonać i w sumie już padł. No i takich małych przydupasów, którzy, nie wiem, czy się wycofują, czy nie. Nie, na razie się nie wycofują, nie chcą za bardzo stąd wyjść. Więc trzeba ich troszeczkę wygonić, pokazać im, że to nie jest ich miejsce. Tutaj Fallen. A no właśnie. Idziemy, wiecie co, zdobyć kolejną. Pięknie, pięknie, pięknie. Ekstra, jest mój. I teraz trzeba by było, wiecie co, przejąć ten punkt, bo on mi się tutaj nie podoba. Fajnie, jest nasz. Haha, pięknie. No to elegancja. Tak się zastanawiam. Idę chyba, wiecie co, tam gdzie pokazuje nam, gdzie nam pokazuje. No, ten X duży, biały na mapce. Ale szlinkiem się fajnie gra, no masakra. Tutaj widzę, że też za chwilkę moich wszystkich wygonią z tej dzielnicy. Będę musiał znowu ją zdobyć. Okej, fajnie. Akurat w pięknym momencie. Ekstra. Tak jest. Kurczę, ależ ma moc. 1000. Kurczę, już 1000 wybiliśmy.
No to gici. Gdzie jest, kurczę, keep boss? Jest tutaj. Okej, okay, w końcu. Jest, to jest już nasze. Teraz tak, idziemy sobie, wiecie co, tędy. Pójdziemy zdobywać kolejne przystanki. Tu jest jeden. Dobra, zdobyty. I lecimy, lecimy. Teraz trzeba by było, wiecie co, tutaj wyeliminować większość. Uwaga! Muszę dobrze się tak ustawić i ich tu zdmuchnąć po prostu. Ekstra. Dobrze poszło. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze kilku i jest. Gdzieś się pokazał. Bosik. Tu, 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 tu. O, właśnie tego najpierw załatwimy. Pięknie. Teraz mogę załatwić dwóch dragonów, czy tam lizardów jakiś. Okej, okay, fajnie. Jeszcze jeden. No i pięknie. Miejsce zaznaczone. Miejsce zaznaczone. Teraz idziemy dalej. Ekstra. I tutaj, czekajcie, tutaj coś właśnie nam pokazuje, ale... A, rozumiem, rozumiem. Musieliśmy po prostu doprowadzić Fi tutaj. Za chwilkę powinno się nam utworzyć jakieś przejście. Ja sobie powybijam przez ten czas. Niech oni tam rozmawiają. Skultula uciekła, ale to są takie dodatkowe bonusiki. No co jest? No dawaj, 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 nie ma czasu. No właśnie, o to chodziło, o to chodziło. Idziemy, idziemy. Teraz no takie jakby spaczone ziemie. Pierwsze co, dawaj tego kapitana tu. Dobrze. Lecę, wiecie co, przejąć kolejny punkt. Ekstra. Naprawdę nieźle. Ale ilu ich trzeba zabić, żeby w ogóle pokazał się ten kapitan? To już jest coraz dłuższa męka. No nic. Tuczemy, tuczemy ile wlezie. Niecałe pół paska zostało, więc za chwilkę się pokaże. O, teraz ładnie pocisnęliśmy, fajnie. Jest, chyba się pokazał. Tak jest. Ekstra. Wiecie co, naładujemy sobie paseczek. Okej, słuchajcie. Defeat Volga. Gdzie on jest? Tutaj. Zobaczymy, zobaczymy. Kilka razy już się udało to zrobić. Dawaj, 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 ciśnij go. No, ciśnij, ciśnij, jeszcze troszeczkę, jeszcze trochę. Ale się cwaniaczek broni. Mam cię. Nie, jeszcze trochę, jeszcze trochę. No, ale coś jest nie tak, coś jest nie tak. No pięknie, na dodatek jeszcze jest silniejszy. Co on zrobił? Dlaczego nie mogłem go od razu pokonać?
A, rozumiem. Słuchajcie, muszę chyba... chyba go nie pokonam teraz. Lecimy do fontanny. Lecę do fontanny, bo... coś tam jest po prostu. Na dodatek tutaj, cholera, jesteśmy w kłopotach i to bardzo dużych. Bo jak pokonają mi ten teren tu chyba... chociaż nie, to nie jest to. Ale nie wiem, czy... jak nie zdobędą właśnie też tego terenu, to czy nie przegramy. Okej, mam cię. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze tego grubego. Pięknie, mam cię. Gdzie jest ta fontanna, co? No, kawałek, kawałek stąd. Ale muszę, wiecie co, no nie, no muszę, nie mogę ich zostawić tutaj w takim stanie, bo przecież ten gruby zaraz zdobędzie mi cały ten zamek. Chyba poszedł. 30 na dodatek ekstra. Dobra, kapitan poszedł. Lecę, wiecie co, dalej. Mam nadzieję, że sobie tutaj poradzą, przynajmniej na chwilę. Lecimy, 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 tu, 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 tu. Pięknie, jest mój. Ale kurczę, tych grubasków tutaj coraz więcej wychodzi. Coraz dłużej musimy się męczyć z nimi. Ekstra, jest także. I tu gdzieś jest niedaleko ta fontanna. Ale co do niej. Chyba nawet ciebie muszę pokonać. Nie powinno być to problemem. No dawaj, padaj, bo kurczę, drzwi się nie otworzą. Ekstra, jest. A jest jeszcze jeden. No i dobrze. Fontanna, widzę, jest otworzona. No lecimy, lecimy, lecimy. No, co jest? Aha, w ten sposób, słuchajcie. Czyli teraz Volga już powinien być zniszczalny. Lecę tam do niego szybko. Kurczę, przydałoby się jeszcze uzupełnić tutaj życie całe. Dawaj, dawaj, serduszka, serduszka. Okej, mam pełne. Lecimy. Defeat Volga. Teraz możemy chyba z nim się zmierzyć. On jest tutaj, namierzymy go i od razu. W sumie możemy użyć jeszcze tego skilla, a co? Tak, teraz chyba zejdzie już mu, zejdzie mu życie całe do zera. Jest, udało się. I to jest chyba koniec misji, tak mi się zdaje, bo już nie mogę walczyć. Na pewno. Na pewno to jest już koniec. Czy jest coś jeszcze, co mogę pozbierać? No, chyba już nie zdążę. A nie, tu jeszcze. Fajnie. Dobra, póki oni, wiecie co, jeszcze gadają, to ja tutaj... trochę zebrałem rzeczy, nie powiem. O, kolejny.
No i udało się, fajnie. Kolejna misja zaliczona, kolejna bitwa wygrana. I pomału będziemy kończyć, pomału będziemy kończyć. Dobra, to skipniemy, bo to wiemy jak wygląda już. 13 tysięcy rupii dostaliśmy. Młotek dla Daruni, jakiś mieczyk, patyczek. To jest broń dla Lany. Okej, trochę przedmiotów, nawet sporo. No i słuchajcie, Fi doszła do zespołu. Fajnie. Ekstra, ekstra. Dobra, oczywiście mamy w kolejnych rundach znowu trzy rundki. Trzy podziały, więc możemy sobie tutaj zacząć jak nam się podoba. Tutaj możemy dwie postacie wybrać, widzę Lanę albo Midne. Tutaj jest Fi oraz Link. Nie wiem jak się Fi właśnie walczy, żeby nie było później lipy. I widzę, że i tak Link jest bardziej rekomendowaną postacią. A tutaj mamy Sheik, Darunię oraz Impę. No praktycznie Sheik i Impą fajnie mi się gra. Darunią jeszcze nie grałem, więc nie wiem. Ale zobaczymy to w następnych odcinkach. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć!